razie przejdźmy do pana Jarosława. Panie Pasza, witam cię serdecznie. Kurwa, jest to niesamowite, jak Fagata jest fotogeniczna. Dzień dobry. To jest by far najbardziej fotogeniczna osoba, jaką widziałem nawet. Zrobiło prawdziwą burzę w internecie, zawładnęło internetem. Jak się czujesz z faktem, że tak wiele osób stoi za tobą i cię wspiera? Nie, no to nie jest w sumie obcy temat dla mnie. Bardzo miło mi jest. Budowałem całą karierę swoją w bardzo przyzwoity sposób, pomocny, przyjacielski, więc myślę, że jest tak cały czas i bardzo miło mi będzie tutaj gościć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Owca, w takim razie pytanie do ciebie. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, przy okazji zupełnie innego programu, w zupełnie innym miejscu, mówiłeś, Sandra zawsze że tak samo wygląda. Zajebiście. Trochę szalonym. Agata tylko na co zdjęcia. Co sprawiło w takim razie, że oszalałeś i będziesz się mierzył w tym main evencie marzeń? Cześć wszystkim. Outplay. Oj, dużo rzeczy powiem ci. Po pierwsze tak, kasa jest dobra. Druga rzecz to jest main event, fajne przeżycie. Trzecia rzecz to jest przeciwnik też fajny, jak tutaj się z chłopakami zastanawialiśmy, no to nie było lepszego repertuaru dla mnie. No i też boks, bo w MMA bym nie wyszedł. Boks w moich rękawicach. Ale nie szedłbyś z Paszą, czy nie szedłbyś w ogóle w formułę MMA z nikim? W ogóle z nikim w MMA bym nie wyszedł. No tutaj już rozmawialiśmy sobie w wywiadach, że no głównie chodzi o to, że nie ma zajawki szczerej na to, a na boks mam teraz szczerą zajawkę, żeby przykatować przez te 2 miesiące i no fajna motywacja, fajną motywacją jest... Owce to na 2x można wrzucić. Tak to zawsze, wiesz, były takie obiekcje, że pójść na tą grupę, no wiesz, dostać zawsze w ryj, człowiek się trochę bał, nie? A tutaj mnie tak Hajlik popchnął, nie? Popchnąłeś mnie. Miło mi bardzo. Powiedz mi, to jest twoja pierwsza styczność z jakimiś sportami walki, jakby tak, no, więcej niż jeden trening w tym przypadku teraz to? Czy... No, tak jest. No, sparingi pierwsze miałem takie poważne, no dopiero teraz, jak podpisaliśmy umowę. Bardzo dobrego trenera masz, widziałem też. To jest osoba, jakby pierwszy trener, z którym ja ćwiczyłem, jak do Polski przyjechałem, więc... No ładnie, no, pierze mózg, nie? Bardzo sympatycznie. Pierze mózg. No to widzicie, świat jest mały, ale... Wszystko jakoś kręci się wokół tych walk, koło tych sportów walki, no i jakoś kończycie w tej klatce, czy w okolicach tej klatki. Się czuję, kurwa, jak na Wigilii u babci. Na tym i jakby wszyscy tutaj się kochają. Chcecie pokazać klasę. Pasza, pytanie do ciebie. To była kwestia czasu. Wszyscy chcieli zobaczyć cię w klatce. Ty lubisz wyzwania. Co zadecydowało, że widzimy cię akurat w tej organizacji i akurat w tym zestawieniu? Wiesz co, kiedy zacząłem robić obozy Pasza Gaming Camp, jak ktoś śledzi, to są jakby sportowe obozy. O, duży faworyt Pasza. Przyszedł na początku zaproszenia. Moim zdaniem 50-50 do niego w federacji. Powiedziałem, że nie jest to jeszcze moment. Przyszedłem drugi raz, odezwałem się, poszedłem pożyczyć materacę, bo wiem, że organizuje inne też gale grapplingowe i nie tylko, więc pożyczył mi materacę i tym oto sposobem kupił mi, pożyczając mi materacę na moje obozy. A kto jeszcze? Jeszcze raz, o kim on powiedział? Dobra, karta przetargowa była. To taka anegdota, ale czy rzeczywiście to cię przekonało? Czy jednak, podobnie jak w przypadku Michała, klasa przeciwnika, dobra kasa i tak dalej, i tak dalej? Od razu szefu wiedział, na czym mi zależy i tak dalej, jakiego zawodnika szukam, z którym chciałbym wystąpić, więc owca, fajnie, że to jest owca, fajnie, że na pewno mi się nie zgodzi z innym zawodnikiem, który miał jakąś inną swoją przeszłość kryminalną, więc sportowy zawodnik z ambicjami podchodzi z szacunkiem do mnie, więc od tego samego może ode mnie oczekiwać i przygotujemy się na 100%, a jaką walkę damy, no to zobaczymy, bo możemy robić z siebie nie wiadomo kogo, gladiatorów, zabijaków, a wiecie, nie jeden tak mówił przed walkami, z siebie jakiegoś Hirosa, kończyło się, wiecie. Jaka jest twoja styczność z sportem w ogóle, powiedz mi, Pasza, w sensie, ile lat? Jeszcze raz. Styczność twoja ze sportem albo z walkami? No, siłownie to już 10 lat, czy 15 to robi, było nie? Różnie, to były bardzo moje epizody. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem po całym świecie podróżując, więc kiedy siedziałem na bootcampie, przygotowując się do najważniejszych turniejów po 2-3 tygodnie, grając, bębniąc, przyjeżdżając do domu, później znowu zajawki tydzień, jakiś sportu walki i znowu wyjazd na 2 tygodnie, więc to było bardzo... Bardzo, można powiedzieć, mało, ale jak już skończyłem grać, no to trochę podkręciłem tempo, tą śrubeczkę i trochę więcej zacząłem się w to bawić. Skończcie spać tymi jedynkami, proszę. No, styczność, chyba że zrobiłeś to jako luk, bo niektórzy ludzie tak robią. Słyszałem, że robią, no ale niestety w tej potyczce, w tej formule ten kalafior niestety nie pomoże, ale przy następnych może walkach będzie okazja.
Czyli była tam styczność ze sportami walki już wcześniej. Tak, coś tak miałem, coś liznąłem zapasów z trenerem Mieciem. Trochę poćwiczyliśmy z moją ekipą. Dobra, więc patrzcie na to. Myślę, że będzie dalej mi pokazać w innej formule jeszcze zawalczyć. Fajnie, że robimy to w małych rękawicach ten boksik, bo jakbyśmy robili w dużych rękawicach, to byśmy mogli nieźle to skaleczyć. No właściwie mnie też ta walka dosyć proszę ciekawa. Proszę bardzo, koniec z jedynkami. Ogólnie biorąc rzecz, Owca jest reprezentantem warszawskich koksów, którzy jakby są przeciwni temu, co ich nazwa mówi, a ty jesteś w zasadzie no, bardziej z tego świata gamingowego, tak? Znany dla ludzi, chociaż budowa i usposobienie, co innego mówią mi. I pytanie też jest takie w zasadzie teraz do Owcy, jak to się ma ta twoja siła do siły uderzenia? No trener mówi, że niepotrzebna jest... Bliżej, przepraszam. Trener mówi, że ta siła jest niepotrzebna, aż tak i się z nim zgadzam i widzę, że tak naprawdę no tutaj wydolność odgrywa największą rolę, nie? Szybkość i wydolność, nie? No właśnie, Owca, czy ekipa WK wspiera cię w twoich przygotowaniach? Bo treningi to oczywiście dla ciebie nic nowego, ale już treningi sportów walki to zupełnie inna bajka od tego, do czego jesteś przyzwyczajony. Oczywiście, że mnie wspiera, na przykład teraz... No kurwa, co mają go nie wspierać? ...w firmie, no bo no różne rzeczy tutaj z Heiligiem trzeba załatwić, więc przyjmują pałeczkę, ale my się zawsze dogadujemy, jeden ma oni coś... Oni to są prawdziwą ekipą i rodziną. ...więcej, zaraz następny będzie walczył, to my trochę w biurze więcej porzeźbimy i tak dalej, także wszyscy się wspierają, żyją szczęśliwie, jest tęcza. Póki co. Jeszcze jedno pytanie do ciebie, Owca, czy jakby po tych, nie wiem ile czasu już ćwiczysz, ile to trwa, miesiąc, dwa, trzy, więcej? Dwa miesiące przygotowań jest do walki. Czyli czy po tych dwóch miesiącach przygotowań odnalazłeś jakąś pasję do sportu walki, definiując boks? Ja mówię czy jakby widzisz dalszą przyszłość swoją jakąś w tym wszystkim? Malik chyba nie słucha. Po prostu jednorazowy strzał. Mówię na samym początku, dlaczego nie mam. Zobaczę po walce i odpowiem na to po walce, ale zawsze gdzieś tam ten boksik się oglądało, grało się Fight Night'a, tworzyło się zawodnika, chciało się tego swojego zawodnika, wiesz, poprowadzić do zwycięstwa. No i mówię, no była dobra okazja no teraz, żeby się przekonać, że pójść na te zajęcia, bo kurczę te sparingi. Właśnie na tej sekcji u trenera Raubo naprawdę to było takie no, duże przeżycie dla mnie, bo chłopaki mnie oblili, wiesz, dochodziłem do siebie przez tam 4 dni, to takie jest nowe przeżycie. No teraz każda kolejna ta sobota sparingowa, no po prostu jesteś coraz bardziej z tym obyty, no i widzisz, że być może nie jest to tylko taka bójka polegająca na farcie, ale że rzeczywiście... No kurczę, jak na przykład Mayweather miał przez całą karierę tylko jedno rozcięcie na łuku brwiowym. No i gdzie tutaj jest ten przypadek, nie? No gość zminimalizował przypadek do zera, nie? Więc to też mnie cholernie ciekawi, nie? Szczerze lubię boks właśnie i szczerze mam rozkminę na ten temat. Na przykład wczoraj 16 po północy witam byłem kompletnie nagi, już się szykowałem do spania, nie? I w wolnym czasie... lubię sobie popatrzeć na YouTube i jedna rzecz mi nie wychodziła, nieważne jaka. I ja nagi Pornhuba oglądam. No i wstałem, nie? Byłem nagi, wstałem. Wiadomo, że tam się nie podtarłem i ten, ale na przykład wiesz, z małego, no wiesz jak w boksie te ruchy bioder, nie? Ochlapałem przepraszam całą... cię bardzo, po prostu... Co on kurwa mówi w ogóle, co? Ja tylko przypomnę, mogę był nagi, bo to jest bardzo ważne w tej tak, historii. Tak, po prostu wiesz, chlapałem, ale po prostu puenta tej historii jest co taka... Co mówi? No, że mi zależy i że to jest szczera zajawka i że teraz po prostu tym żyję i myślę o tym w każdej wolnej chwili. Ja wiem jakby, jak treningi z tym trenerem wyglądają. Ja wtedy miałem okazję jako młody jeszcze chłopak na warszawskiej gwardii trenować. Że nago kutasem, kurwa, klastał w zasadzie, no, dzień i noc, nie zrozumiałem, nie wiem. Mięsem, rozkładający się sprzęt i tak jak mówisz, te pierwsze treningi od początku jest rzucanie na głęboką wodę, także jestem mega ciekawy tego, co będzie w tym waszym pojedynku i w zasadzie ciężko mi jakiegokolwiek faworyta określić, tak mówiąc całkowicie szczerze, no bo tutaj mamy chłopa postawnego gabarytowo, tutaj tak samo i jestem mega ciekaw. I jeśli będzie bliżej dla walki już, to ja wtedy swojego może faworyta określę i może nawet coś postawię.
Pasza, pytanie do ciebie. Czy śledzisz poczynania WK? Co sądzisz o kontencie tworzonym przez Owce i jego kolegów? Kilka razy zostałem zaproszony w ogóle do nich, żebym przyszedł, odwiedził ich. Ale już nie kontynuuję swojej przygody z siłownią z 2 lata. W sumie, ale lubię gdzieś iść już i zrobić jakiś rekordzik, więc mówię, ja po walecce jak najbardziej przyjmę zaproszenie, pójdę, pewnie wrócę sobie na siłownię poćwiczyć, bo to jest fajna przygoda, też fajnie pójść i zrobić coś, co robiłeś też kilka lat, więc Owca przyjdę i zgarnę ten pas, ale najpierw musimy coś zrobić sobie w oktagonie. A potem Malik. Okej, Owca, twoim trenerem jest legendarny Zbigniew Raubo. Jaką najcenniejszą lekcję jak dotąd wyniosłeś z jego nauk? Oglądaliśmy materiały, no i poza tym, że są naprawdę momentami przekomiczne, jest dużo takiej bardzo pozytywnej energii, to widzimy, że trener jest naprawdę fachowcem najwyższej klasy i przekazuje masę mądrości. Przerwę pytanie czymś szybkim. Oglądałeś kiedyś kreskówkę Lucky Luke? Tam taki kojarzę postać. Było większy, mniejszy i najmniejszy. To ten trener zawsze jakoś jak w głowie ten, to mi się kojarzy z tym najmniejszym zbójem z tej bandy. I w zasadzie... Jedną z technik, z tego co pamiętam jego, no to było jakby, jak nie chcąc siadać na prawej nodze, jak jesteś leworęczny, zawsze było kopanie w łydkę. Czy teraz nadal tak jest? Kurczę, nie przypominam sobie, żeby mnie kopnął, ale... Nie uderzał cię w tą łydkę, nie bił cię? Ale znaczy, bije mnie w twarz regularnie, ale tak to odnośnie tej rady, tak? No to jak zasypiam, to słyszę biodro, biodro i słyszę pilnuj ryja. Czy nadal jest tak duża ilość papierosów palona w międzytreningach? A na to nie chcę odpowiadać. Może tak, może nie. Ja jestem nie. ogólnie fanem nie pana wiem. Zbigniewa, także to w żadnym tonie nie ma być, wiesz, jakkolwiek odebrane źle albo w zasadzie ukierunkowywać. Ja jestem fanem i pytam z czystej ciekawości, bo nie miałem okazji... Siadała na Bolsza za folę. ...trochę dobrych lat już. A wiesz co, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, żeby jakoś palił nałogowo. Witam Patryka w ziomeczkach. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie trenera. Tak mnie to wkurza. Pasza, pytanie do ciebie. W wywiadach mówiłeś, że całe życie chciałeś być sportowcem, ostatecznie zostałeś e-sportowcem. Czy jeszcze na tym etapie życia, kariery, gdzieś tam chodzi ci po głowie ten prawdziwy sport? Nie, no na tyle, ile będę mógł wystąpić tutaj w High League i na jakieś zajawki swoje łapać, czy na rowerze przejeżdżać tysiące kilometrów, czy skakać, biegać, to będę to robił, ale gdzie do sportowca, to mi daleko, co robisz przez całe swoje życie grając na komputerze, nie możesz nagle zostać sportowcem, no nie oszukujmy się, więc mając tutaj szansę móc wystąpić i powalczyć troszeczkę, to mogę sobie odzwierciedlić i wkręcić sobie, że nagle jestem sportowcem, trenować 10 razy w tygodniu i to na tyle, no nie oszukujmy rzeczywistości, każdy wie jak jest. Byłem graczem komputerowym, nie sportowcem, a ja sportowcem i przy tego się trzymajmy. Ale to jest fajne też poniekąd, bo myślę, że ci współcześni gamerowcy czy gamingowcy, nie wiem jak to odmienić. Gamerzy może być. Gamerzy, o. Witam, Dawid. Jakby przełamują pewnego rodzaju stereotyp, który w zasadzie mi zawsze kojarzył się z tym, że gamer to jakiś otłuszczony typ, który siedzi i zajada paczkę chipsów, popijając to szejkiem na przykład. Jak ktoś lubi jeść chipsy, popijać je kolą, mlekiem. To jest kurwa ewenement. Z tym nie, dobrze żyje i strzela. Jakby wiem jak jest i strzela pewne, dobre chody, to niech tak robi pewne schematy łamiecie. Tutaj wiem, też mamy jest. Izaaka, który też w zasadzie no, forma, jak widać, też jest. Może nie taka jak u ciebie, ale jest. Nie miałem planu nigdy przełamywać się stereotypowego gracza. Wyszło jak wyszło, dostałem taką łatkę. Robię to dalej. Miło, że mnie niektórzy kopiują, niektórzy nie. To ci skilla nie da. Czym jesteś grubszy, czy chudszy i czym więcej sportu robisz, to na gry ci się raczej nie przełoży. Grałem z człowiekiem, który ważył 160 kg i był jednym z najlepszych graczy na świecie. Siema Janusz. I tak wiecie, sport dla jednego będzie, jednemu będzie pomagał, drugiemu będzie szkodził, nic na siłę. Także miło, że pokazuję te dobre jakieś tam wzorce, ale każdy wybierze na końcu swoją drogę, jaką chce iść. A zawsze jakby teraz odbiegając od trochę tematu walki, sportu walki, jakby co jest najbardziej stresującym elementem pracy, którą wykonujesz jakby na co dzień, czyli tego gamingu? Co jest jakby czymś, z czym sobie... Wiele ludzi z twojej branży może nie radzić. Jak sportowiec, jak piłkarz, jak miał jeden mecz w tygodniu, jak miał może 2 mecze w tygodniu, jak grał mecz ligowy i Ligę Mistrzów, no i jego mecze można było obstawić 2 razy, to spoko. Kiedy grałeś w CS-a i miałeś 5 meczy czasem dziennie i wszystkie mecze twoje były bookmachera i każdy stawiał na ciebie ostatnie pieniądze i te popularne skiny w CS-ie. No i później to było najgorzej stresujące, bo dostawałeś mnóstwo wiadomości. Oddawaj pieniądze, zgiń, umrzyj i tak dalej. To jest dość popularne zjawisko na scenie e-sportowej, sportowej i myślę jak na całym świecie, tam gdzie można obstawić jakieś rzeczy. Więc to jest sport, to jest hazard, jedni zaradzą sobie z tym przegrywając, a inni nie. No, tak to wygląda. Kurwa, jaka sypa, o cię chuj.